Słowo Boże mówi, że Eliasz był takim człowiekiem jak my, ale jak się modlił, to jego modlitwa zmieniała wszystko. Twoja modlitwa zmienia. Ja wierzę w to, że moja modlitwa zmienia i jak wierzę, że twoja modlitwa zmienia, to zupełnie z innego miejsca się modlisz. Jak się modlę, nie wiem jak wy, ale każdy ma inaczej. Jak się modlę, to ja mam wrażenie, jakbym wchodził gdzieś i zaczynał istnieć na terenie. Wchodzisz na jakiś teren, zaczynasz istnieć tam. Coś tam się dzieje i nagle tam wchodzisz. Ty, twoja wiara, moc i zaczynasz zmieniać to, co tam się dzieje. Spójrz na to z tej strony. Zobacz, że kiedy zaczynasz się modlić, to wchodzisz w ogóle, gdzieś wchodzisz. I tam nie wchodzisz chyłkiem, tylko wchodzisz w wielkim stylu. Wchodzisz tak, że wszyscy, którzy tam są, mówią wow, przyszedł. Religia nienawidzi tego, że czujesz się pewny siebie. Chciałaby cię wprowadzić w miejsce, które będzie takim miejscem niepewności. Ale jak się modlisz, to bądź pewny, że to jest bardzo ważna rzecz. Że to nie jest rzecz błaha. Że to nie jest kolejne kilka słów. Ale że to jest twoje wejście gdzieś. Wchodzisz i zmieniasz. Ustanawiasz nową rzeczywistość. Posiadasz broń. Wiara, władza, moc, to jest broń. Wchodzisz z bronią gdzieś. Nie wchodzisz bezbronny. Nie wchodzisz tam bezbronny. Wchodzisz z bronią. I ty nie wchodzisz jako byle kto. Jako jakiś mały byle kto. Ja tak siebie widzę. Jak się będziesz dzisiaj modlił, to wiedz, że będziesz zmieniał. Mówiliśmy Ci o apostolstwie, o pasterstwie, o ewangelizacji, o perspektywie proroczej. W tych dziedzinach chciałbym, żebyśmy ustanawiali rzeczywistość nieba. Rzeczywistość nieba. W tych dziedzinach. Módlmy się. Ojcze, uwielbiamy Cię. Wywyższamy Cię. Alleluja! Święty! Święty!
Ja wywyższam Ciebie, Jezu, dziś moja żyje tylko
zbawienie. Moc wymiany krzyżowej. Ojcze, w imieniu Jezusa, my przeklinamy wszelki symptom śmierci w życiu ludzi z zespołu apostolskiego obozu. Najdrobniejszy impuls śmierci. My proklamujemy zmartwychwstanie. 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 Ciężar spada teraz w imieniu Jezusa. Umarłeś za mnie.
Uwielbiam Cię.
swoim obdarowaniem. I wziął go za rękę po prostu.
które przyniosłeś dzisiaj Bogu. Zacznij mówić w wierze, zacznij mówić tak, jak ma być. Zacznij, odważnie. Odważnie, mów w wierze. Zaspokoiłeś.
wywyższamy Cię, Jezus. My w imieniu Jezusa, Ojcze, ustanawiamy w tej chwili rozwój zespołu. Rozwój, Ojcze, proklamujemy, Ojcze, 1000 osób zorganizowanych we wspólnoty w Polsce. Ojcze, w imieniu Jezusa, my ją ustanawiamy w tej chwili, że w każdym mieście w Polsce, które ma powyżej 100 tysięcy ludzi, jest nasza wspólnota. Ojcze, w imieniu Jezusa, my to ustanawiamy w imieniu Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa, ogłaszamy otwieranie oczu przez ten ruch, Ojcze. W imieniu Jezusa, otwieranie oczu, Ojcze. Duchu Święty, przyjmiemy od Ciebie wyposażenie. Wzbudzamy teraz to, co złożyłeś w naszym duchu. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, dziękuję Ci za talenty ludzi, za obdarowania. Ojcze, dziękuję Ci, że ludzie to rozpoznają, że odważnie decydują się z tego korzystać. Ja ustanawiam poszerzenie. Poszerzenie w imieniu Jezusa. Rozwój zespołu apostolskiego pod względem głębokości, szerokości i wielkości. W imieniu Jezusa proklamuję ekspansję. Ekspansję. Ojcze, od wewnątrz do zewnątrz. Żaden człowiek zespołu nie będzie pozbawiony żadnego dobra. Na poziomie duchowym, na poziomie psychicznym, fizycznym, materialnym. Ja w imieniu Jezusa ustalam. W imieniu Jezusa. Tak jak w Królestwie Salomona. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Habaszare, larana, maralare. Mówi rozwój myśli apostolskiej. W imieniu Jezusa. Ojcze, proklamuję odwagę nad ludźmi. Odwagę. Odwagę, Ojcze. Ja proklamuję poświęcenie, Ojcze. Odwaga i poświęcenie. Ojcze, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Mama kadara, lada, syra, mama darada, syra, ja proklamuję w tej chwili, Ojcze, realizację marzeń, które Ty włożyłeś do serc ludzi, Ojcze. Realizacja od początku do końca w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja w imieniu Jezusa proklamuję wpływ w każdej dziedzinie życia. Ja wierzę, że zespół wpływa. Ludzie zespołu wpływają ustawicznie, codziennie wpływ na świat. Codzienne uwalnianie słowa, codzienne uwalnianie mocy, codzienne uwalnianie światła. Ojcze, w imieniu Jezusa, Hamasaba rala da sarana de serele de vegetele na da saya rada ma ho horosina ma ulukoti rala rama hakadela rada hakadelae hale parlare de lendere de sira la rende horisina. Dla każdego człowieka. W imieniu Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa ogłaszamy, że zły nie może tknąć żadnego człowieka z zespołu. Wytyczamy ochronę z krwi Jezusa wokół każdego człowieka. W imieniu Jezusa. Hamas silare tene padana sika do lor do konano padre dene de sene padre. Shualare la mono lor do konano dene de sine mani dene de decade dene de sine padre dene la marina. E lo shualare la sias. E la shia ne marla o shmani a padere la parlare di chi dene dene de sine fane mani sias. E lo marlare dene dene de sine sias. Shuare la hede shire la marlare di chi dene dene de sine fane mani sias. Hallelujah.
wszelką biedę, wszelkie złodziejstwa, odsuwamy od ludzi wszelką patologię, odcinamy ich od ludzi przewrotnych i złych, zamykamy ich na wszelkie demoniczne podszepty. W imieniu Jezusa, Szła kadalara lara dene masi vada lara deke nere de sena padre vele de dikore dove fondo de se remene de lara deke dri 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 dico de lara deke nere lara de rosso sopra ma lara lara deke nere la se vada massa era coro lono de coro lono de coro lara deke nere la lara deke nere Ojcze, w imieniu Jezusa zatrzymujemy wszelki rozwój mrzonek. W imieniu Jezusa przeklinamy to, zatrzymujemy. Ojcze, w imieniu Jezusa to Twoja prawda przenika każdy aspekt życia ludzi. W imieniu Jezusa, Abba Sala, Karabara, Karabara, Parlare, Deke, 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 Ale ja sam będę na sobie, gdzie są światłem, szara, rada, dychy, lara, dychy, lara, dychy, lara, dychy, lara, gdzie są światłem, lama, lala, taha, lala, lala, dychy, lama, lala, dychy, lala, dychy, światłem, które daje innym ludziom życie, szapa, lala, dychy, lala, dychy, lala, dychy, lala, sa, światłem, które onieśniera diabła, szaka, lala, dychy, lala, dychy, lala, dychy, lala, dychy, lala, dychy, lala, dychy, ludzie są światłem, szapa, rapa, lapa, rida, rima, rapa, lasa, faka, lala, lala, sa, faka, lala, światłem, nowy wymiar odwagi, nowy wymiar, w wypowiedziach, w działaniach, brawa gada, wagada, koroloko, zibara, koloto, sokoto, jokoko, rebe, rebe, de, lewe, keje, ralama, hobody, ralama, ralasa, koloto, korola, ralama, rebe, ralasa, ja odwracam oczy ludzi w zespole, od tego, co jest porażką, od tego, co nie wyszło, ja odwracam teraz ludzi, ja zwracam ich oczy w miejsce, które oni mają iść. W imieniu Jezusa, szabaka, rama, rabaka, narasa. Ja wyprowadzam każdego człowieka z czasnego miejsca. W imieniu Jezusa, arabaka, fakoto, kojorolo, kotorola, marabasa, gramadawa. Żaden człowiek w zespole nie będzie w czasnym miejscu. W imieniu Jezusa, rabaka, bakada, rala, marabara, sebede, bere. Przestrzeń, ale ja zaraz powołany do świecenia. Jeszłany alara helisama. Ojcze, w imieniu Jezusa wzbudzamy świeży wymiar ewangelizacji. Ojcze, my przechodzimy, Ojcze, krok dalej. Nawet jeżeli nasze intelekty jeszcze tego nie rozumieją, przechodzimy krok dalej. Ojcze, my wykorzystujemy wszystko, co mamy. Ojcze, jeżeli jeszcze nie widzimy to, czego mamy, Ojcze, to my teraz zaczynamy na to patrzeć przez wiarę. Wykorzystujemy wszystko, Ojcze. Ojcze, rzucamy wszystko, Ojcze, na to miejsce, gdzie ma być, proszę Ciebie, gdzie ma być głoszona Ewangelia. Ojcze, ja modlę się teraz, niech ludzie to widzą. Halleluja. Nowy wymiar. Nowe pomysły, nowe koncepcje. Odważne wdrażanie w życie. Halleluja. Ashafa ramada ralada sevenie mirada ralasenas. El ashiana manena sevana moruto topodoro morari nere do Jesus. Halleluja. Uwalniamy jeszcze większe środki finansowe, Ojcze, na szerzenie Królestwa, ludzi w zespole.
W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Uwalniamy, Ojcze, to. Ojcze, to, co jest w ludziach, to, co Ty złożyłeś w ludziach. Niech dostrzegają, niech widzą swoje umiejętności. Niech otwierają się przed nimi możliwości, Ojcze. Moje oczy widziały Pana.
Jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien, jesteś godzien, jesteś godzien, by Cię czcić. Ooh.
Ojcze, w imieniu Jezusa poszerzamy i pogłębiamy duszpasterstwo w całym zespole. Ojcze, bierzemy od Ciebie jeszcze głębsze zrozumienie. Ojcze, w imieniu Jezusa postanawiamy, że każdy człowiek w zespole będzie doświadczał głębi duszpasterstwa. Czy to poprzez to, że będzie brał, czy dawał. W imieniu Jezusa. Ojcze, poszerzamy w zespole perspektywę proroczą. Odróżniamy i oczyszczamy kanały dusz, aby Twoje słowo, Twoje objawienie, Twój ogląd do Duchu Świętego był dla nas zawsze jasny i klarowny. Odrzucamy wszelką demoniczną siłę, w jakikolwiek sposób próbującą atakować perspektywę proroczą zespołu. W imieniu Jezusa. Ja mówię, że ludzie widzą w Duchu, rozpoznają prawidłowo, odważnie uwalniają perspektywę proroczą w imieniu Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa postanawiamy jeszcze większy wpływ zespołu poprzez wszelkiego rodzaju publikacje medialne, a radio, telewizję, internet. W imieniu Jezusa my otwieramy kolejne drzwi i możliwości. Kolejne odrodzenie duchowe.
Ojcze, przeklinamy wszelką religię w tym kraju. Wszelkie działania w jakiejkolwiek dziedzinie, które są przeciwne działaniom zespołu. Ogłaszamy przychylność władz dla nas, Ojcze. Otwarte drzwi w każdej dziedzinie, tam gdzie się poruszamy, Ojcze. Przychylność ludzi dla nas, Ojcze. Ogłaszamy to w imieniu Jezusa. Tak będzie Twoim tak, a Twoje nie, Twoim nie, to nie będziesz Bogiem. Droga Twoja nie będzie zawsze pewna. Co myślisz? Nie będzie pewna. Gdzie zawahanie, tam mnie nie ma. Gdzie niepewność, tam mnie nie ma.
Łatwości zdecydować, więc zdecyduj. Łatwo ci jest dzisiaj. Zdecyduj. Pamiętaj, że jak potem będzie trudniej, to się nic nie zmieniło. Teraz się po prostu łatwiej zdecydować. Zrób teraz to. To będzie trwać później.
Postańcie w tym przyjaciół.